Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w dzisiejszym odcinku mamy znowu Minecraft, ale jeżeli staniemy na trawę bądź dirta po prostu, któreś z tych dwóch bloków, to świat się totalnie niszczy. Z tego powodu, że każde staniecie na właśnie taki blok trawy, czy też zwykłego dirtu, sprawia, że pojawia się mnóstwo Ender Dragonów wokół nas, co powoduje, że mamy, no tak naprawdę, z bomby śmierć. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ warto codziennie od odcinki o godzinie 19:19, lecimy z odcinkiem. Halo bzyku, witam bardzo serdecznie, witam. Jesteś gotów na tę rozgrywkę, stary, uważaj, nie stawaj na ten, na tego dirta, bo wtedy się dzieje coś strasznego. Nie, 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 dirt nie działa, to tylko trawa, ale serio, na trawę jak stanę, faktycznie, dobra, to dobra. To się jednak pomyliłem, to jednak na trawę, to jest dobra, już się tak wystraszyłem, stary, nie? Ale dobra, patrz. Musimy jakoś przetrwać, ponieważ nie możemy stanąć na trawę. Tutaj jest postawione właśnie drzewo, widzisz? Na jaką trawę? Co, serio? Nie, nie, nie stawiaj, nie stawiaj tam, stary. Ja rozwalam tu gravel, rozwalam gravel i po prostu obudujemy tutaj, obudujmy całe to. Tak, żeby tutaj można było stanąć, wiesz, normalnie, żeby można było drewno zdobyć. Uważaj, bo wystarczy dotknąć tą trawę. Jest, hopy, jest tragedia w tym momencie. Jest tragedia. A dla was widzowie, to wam powiem tyle, że jak chcecie, to możecie wbić do Bzyka również na kanał, ponieważ tam są również odcinki, które warto oglądać, więc link jest oczywiście w opisie, bo nagraliśmy już kilka odcinków, to uświadomiłem, że właśnie nieraz nie zaprosiłem, a zawsze jest w opisie link do osoby, z którą jest odcinek, więc warto, widzowie. Dobra, ja tutaj, stary, zbieram... Jest gotowy, może to jest zrobione, wszystko czeka. Zbieram to drewno, stary, bo musimy tutaj być jakoś, wiesz, stary, przygotowani, musimy zrobić jakiekolwiek narzędzia. Tak to, że jak staniesz na trawę, to niby smok się pojawia, co? A co, nie wierzysz mi to, nie wierzysz mi? Nie, ja powiem ci, że nie wierzę ci, a nie wierzę. Dobra, to ja tak, ja staję tam gdzieś dalej i proszę bardzo, stań sobie, jak tak jesteś cwaniak. Zaraz, co? Chwila. Dobra, okej, dobra, to żyję, to ja staję, uwaga, 3, 2, 1, uwaga, hop, staję się. No, brawo! Brawo! Teraz, stary, przeżyj to. Stary, jest tragedia, respi się mnóstwo tych Ender Dragonów. Na całe szczęście one od razu odlatują, więc po prostu trzeba tylko przeżyć to na początku, ale stary, jest ryzyko. Jest ryzyko, bo może naprawdę tutaj nieźle oberwać. Co tu się w ogóle dzieje, stary? Jak to jest powalone? Dobra, okay, ja zdobyłem tutaj jakieś żarcie też, bo zabiłeś tym sposobem jedną owcę i z niej wypadło żarcie, więc jesteś w stanie cokolwiek tutaj zrobić. Ale dobra, sytuacja jest taka. Challenge to jest po prostu zdobyć jak najlepsze itemy. To jest to, co nas czeka w tym odcinku. A może zabijemy tego smoka? Co ty na to? No, ciężko będzie, bo one zadają obrażenia, jakby się pojawiają i od razu odlatują. Wszystkie lecą w jedną stronę i po prostu ciężko by było go zabić, bo on by i tak się odleciał, prawda, nie? Prawda, że ciężko, no ale wiesz, a myślę, że nic dla chcącego, nic trudnego. Ty już masz kamienny kill-off i ja sobie zrobiłem drewniany teraz, to mogłeś powiedzieć, nasza komunikacja level 1000, no Level 0, hopie, to nie jest w ogóle level 1000. Dobra, nie wiesz, a co? Nasza komunikacja aż tak brak, no. A to jak przejdziemy w takim razie? Jak my w ogóle będziemy szukać? Musisz sobie podbudowywać, musisz zebrać na tyle dużo jakiegoś innego surowca, żeby ciągle sobie pod sobą podstawiać. Ale jest taki sposób, patrz, o kurczę, coś jest lag serwera chyba. Może wodą, nie? Albo nie? A nie, jest dobrze, patrz, bo można zrobić coś takiego. Ja zrobię sobie na szybko jeszcze łopatę, żeby uzbierać tego żwiru więcej. Bo patrz, bo możesz zrobić coś takiego, że przetestuję to tutaj. Idziesz coś takiego i stawiasz ciągle kurczę, sprinta straciłem. A, że takie koki robisz. No. Okej. I w ten sposób możesz o wiele szybciej przeskoczyć nad trawą na przykład, nie tylko. A wiesz, jaki ja mam sposób? Patrz na to, ja mam taki sposób, siema. Ja tak się idę kopać. Gdzie ty jesteś? No tutaj, czekaj, o. A tu. Czekaj. Ej, to też nie jest głupie, ale problem jest taki, że jak po tobie się trawa zasieje jakoś, to jest... Ej, łapię się! Pomocy, nie myślałem o tym, że tu się przecież trawa na tym stanie. Tak może się zrobić, więc to jest niebezpieczne. Ale dobra, stary, uzbieraj jakieś rzeczy, zróbmy sobie narzędzia żelazne, bo myślę, że to by było całkiem spoko, żeby mieć jakąś taki... Zróbmy jakiegoś... Dobra, ja ci robię parkura, dobra, to w takim razie robimy parkura z trawy, co ty na to? Jak staniesz na trawę, to jest koniec, czekaj. Z trawy? Ja tu robię parkura. Nie no, właśnie nie z trawy. Nie z trawy. Ej, co tu robi smok w ogóle jeden jeszcze, dobra. Nie wiem, czekaj, tutaj stanąłeś, chyba że się gdzieś zbagował. Dobra, nie wiem, chyba, że tak powiem, chłopak chyba zepsuł, czekaj, gdzie by tu stawić? Ja cię kręcę, dobra, robię skok, uwaga. Dobra, udało się. Gdzie ty zrobiłeś skok? Tu parkura, parkur zrobiłem, tylko ja teraz nie wejdę, bo nie mam już w ogóle... Czekaj, bo ja tu idę do tej kopalni poszukać jakiegoś żelaza, bo ja bardzo bym chciał.
Wręcz marzę o żelazie. O, byłoby fajnie, bo ale tu nic żelazie. Nie ma, stary, no nie wiem, jest lipa totalna. Nie ma, aj, nie jest kolorowo. Teraz będzie na ostro, nie dobrze. Nie fajnie. Dobra, no, ja biegnę za tobą. Trzeba tak. Oj, spokojnie. Dobra, i teraz tak, chwila. Dobra, udało się. Ej, dobra, trzeba zebrać tych ryb trochę, bo to też jest zawsze jakieś żarcie. Tak, masz rację, przecież my tego nie przeżyjemy, jak my nie będziemy mieli jedzenia, a to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli coś zjeść. No. Jakąś szamkę. Dokładnie. Na jutro. Dobra, stary, no ja mam z dwie ryby. To story, ale fart, wypłynąłem na trawę, ale jakoś chyba to nie zadziałało. Teraz jakoś na farcie. Ale no to dobra, było ryzyko. Spalony, już szczypton, a wiesz co ci powiem? Ja ci powiem tyle. Co? Oła, Jezu, się straszyłem. Czekaj, bo ja chcę tu zrobić. Czy ja tam możemy się do czegoś dostać? Szczypton, teraz powiem w ten sposób. To jakie ty skoki robisz w ogóle? Ty jak nie spadłem! O nie, spadłem! Nie, stary, ginę! No nie! Marek! Nie! Ja się pojawiłem na trawie! O! O nie, zepnąłem cię, ja też się pojawiłem. Co jest? Nie, stary, zginąłem! Nie, na trawie jesteśmy! Na starcie jesteśmy na trawie! Nie ma szans tego przeżyć! Co jest grane? Nie, pomoc, dobra, teraz. Stary, nie żyję ciągle, za każdym razem ginę. Nie! Dobra, przeteleportowałeś mnie bardzo dobrze, ale stary, jest lipa, bo nie wiem, w którym my jesteśmy miejscu. Nie wiem, my jesteśmy pod ziemią, stary, są takie lagi. Tych smogów tam jest za dużo, stary, nie przeżyjemy tego najgorzej. Czemu ty stoisz w ogóle w tym czymś? Czy to, aha, ty mnie zadaje obraz? A ja zadaję! Nie, dobra, bo ja musiałem tutaj, wiesz, full control zrobić. Aha, okej, rozumiem. Mamy tutaj... Nie no, stary, jest lipa totalna. Bo nie mamy jak się stąd wydostać teraz. Nie, to są takie lagi. Poczekaj, to masz? No, tak, jak przy tych tutaj ogniach takich. Bo te smoki nie odlatują, tylko to bym... O, nie, dobra, bo jak zginę, to mnie przecież zresztą. To bije. No, teraz nie można zginąć. Ja tu przechodzę górą nad tym. I teraz tak, rozwalam tą trawę. Ja słyszę te smoki cały czas. Bo w którym jesteśmy miejscu? Możemy się jakoś dostać gdzieś do tego? Gdzie jesteśmy? No my jesteśmy przy spawnie, blisko spawna, my jesteśmy tutaj na polanie. Aha, ty chcesz się dostać tam do tego, chyba nie ma szans. Tam, gdzie o nie, dobra, koniec, to będzie koniec, to jest koniec. To... Oh no! Czekaj. Oh no! Oh no! Ginę! A! Oj, nie, szybko, szybko. Dobra, tepię się. Dobra, uwaga, dawaj. Dobra, jesteś, halo? Dobra. O nie! Wywaliło mnie serwera za latanie! Dobra, stary, jestem z powrotem, okej. Okay. Tylko wiesz, co jest najgorsze, że my jesteśmy w tej kopalni, w której nie mamy totalnie drewna, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, nie mamy itemów. Nie, dobra, wiesz co, ja co na to, że my się tam tepniemy tam do tej... Mówisz, że ten... Dobra, to leć tam i mnie tepnij tam po prostu, na jakiś... Tam, gdzie drewno jest najlepiej. Nie, bo nasze itemy, ale słuchaj, gdzie są... Ej, co? Czekaj, czy mi się wydawało, czy mi zrespiło teraz smok, jak ja przeleciałem? Dobra, nieważne. Nie wiem. Dobra, czekaj, jesteśmy w tym miejscu, gdzie zginąłem. Pa, tutaj Szybson, chodź tu, tepiecie! Dobra. Okej, okay, super, bo ja tutaj też gdzieś zginąłem. No właśnie chyba w tym miejscu dokładnie. Bardzo blisko. Biorę tutaj w takim razie te rzeczy, to są chyba nawet moje tutaj itemki. Jest bardzo fajnie, bo przynajmniej odzyskałem coś, szczęścia jakiegoś mojego, prawda. Dorobku życiowego. Dobra, i teraz tak, mamy jakieś itemy, więc to jest najważniejsze, bo nie jesteśmy już tacy biedni, jak byliśmy przed chwilą. Aha. Ale dalej nie mam żelaznych rzeczy. Ja tam widziałem żelazo w jednym miejscu, ale jest lipa, bo ogólnie się tam nie dostaniemy za łatwo. Jak znalazłem jezioro lawy, stary. Co? Dobra, cel na ten odcinek, dostać się do Netheru. Taki ustalam cel w tym momencie. Trzy żelaza potrzebujemy. Trzy żelaza, żeby zrobić wiadro i lecimy z koksem. Tak. I nie mamy... Masz krzesiwo? Nie, ale gdzieś tam był żwir, a ja mam żwir w pułapie. No ja też mam żwir, właśnie. O, już mam krzesiwo, dobra. O nie, tu wypadło. Dobra, czyli trzy żelaza musimy mieć. Tak, ja tutaj wychodzę do góry, ponieważ tutaj jest węgiel, a węgiel też już mam, to węgla nie będę zbierał. I trzeba znaleźć tu jakąś kopalnię i znaleźć jakiekolwiek. No żelazo, kurczę, trzy żelaza, proszę. Proszę, Minecrafcie, wynagródź nas żelazem, proszę. Czekaj, no ja tutaj szukam właśnie. Tu jest jakaś taka jakby kopalnia i tu by mogło być w sumie, ale... Jakoś tak niespecjalnie widzę, żeby się śpieszyło Minecraftowi nadanie nam. Ło, stary, znalazłem jakiś kanion, dobra, tu na pewno będzie. Nie, no to musi być żelazo. Tu na 100%. Tylko jest tak ciemno. Jest tak ciemno. O, ty nie masz pochodni? Żadnej. Mam, ale i tak jest ciemno. Ej, dobra, znalazłem żelazo. Dobra, to zbierz to żelazo. Ja mam 12 tego kobla, to będę mógł coś zrobić. O, też mam żelazo, dobra. To zrobimy więcej tego w takim razie. Pięć mam.
Zrobimy, dobra, znaczy zrób tam jedno wiadro zrób i ja zrobię jakieś narzędzia też. Ale zaraz, a trzy, ty masz w ogóle na crafting, żeby móc zrobić piecy? Oh no! No nie. A ty masz? Stary, nie mam, no nie mam. A masz w ogóle jakiekolwiek deski, czy nie? Ale spokojnie, ale czekaj. Chodzi o tego źródełka lawy, bo tam jestem pewien, że będziemy mogli zdobyć tam te rzeczy wszystkie. Może tak być, może tak być. Możemy to spróbować zrobić, aczkolwiek obawiam się, że może być też ciężko. Nie, ale dobra, lecę tam do tego źródła. Ja już skończyłem, dobra, już wszystko jest pod kontrolą. Dobra, lecę do źródełka lawy, dawaj. Tylko żeby nas przyszły palek tutaj. Ja też płynę już tam. Tylko, no to jest, to będzie ciężkie. Ja potrzebuję jedną deskę, masz jedną deskę? Mam cztery deski tylko na crafting. No to idealnie, o co ci chodzi? O, dobra, dobra, no w sensie, bo teraz zebrałem drewno dopiero, a, okej, dobra. Dobra, czekaj, tylko uważaj, bo tu jest przecież ta, tu jest przecież niedobrze, niedobrze jest, tu jest No, ale ja już tutaj mam zbieram też. Okej, ja robię już ten crafting. Dobra, pa, crafting zrobiłeś, ale ja nie mogę zrobić pieca. Ja mogę, ja robię. To rób pieca. Postawiłem szybko. Piec, o, przepalam żelazo. Nawet przepalam żelazo, stary. Ty tam weź, zabuduj to jakoś, żebyśmy mogli się dostać koło tej lawy i zrobić w ogóle to coś. Ty w ogóle umiesz robić? Ja jestem wprawiony w boju robieniu. Ja też, ja nawet szybciej od ciebie zrobię. Nie ma szans. Nie, dobra, robimy dwa wiadra i kto szybciej ten wygrywa, dobra, tylko musisz mi zrobić wiadro. Masz żelazo, ja ci mogę dać żelazo. No możesz, musisz mi dać jedno żelazo. Łap żelazo. Cześć. Dobra. I ty mi zrobisz wiadro, tylko ja się tutaj przygotuję, dobra. Dobra, potrzebujemy dwa wiadra, okej, już jedno wiadro mam. Co, widzę, że ktoś tutaj speedrun nowo Minecrafta, co? No oczywiście, że tak. Speedrunner. Dobra, zobaczymy, jak to będzie lepszy zaraz. Jeszcze się okaże, jeszcze ci pokażę, gdzie jakiś moją też szybsonie jeden. No, zobaczymy. Raz, dwa... Ale to nie przygotowuj tak, nie. Ale co nie? Nie, od płaskiego startujemy. Jak od płaskiego? Od płaskiego! No tak! Nie mam opcji. Ja już tutaj przygotowałem wszystko S. Dobra, ja już mam wiadro. Ty też to możesz przygotować. No ale dobra, to jest wiadro. Sprawiedliwe. Tu. Masz tu. O, dzięki. No to czekaj, nie mam to w takim razie, skoro ja też mogę się przygotować, no to ja się chcę przygotować. Dobra, tu jest najgorsze tylko to, żeby nie zginąć. Dobra. I po prostu jak tego, zabierz do łapy, jak to się nazywa, albo może właśnie puste wiaderko jak będziemy mieli, to wtedy wylej wodę i puste wiaderko i zaczynamy wtedy. Dobra, jesteś, czekaj, tu muszę zrobić tak jeszcze. No. Czekaj, bo ja mam tą wizję tego, jak to trzeba zrobić. Nie, to jest nie w porządku, bo ty już zacząłeś z dwoma... O nie! To zrobiłem, dobra! O nie, co ty dobra. Zrobiłeś? No dobra, moja wina. Nie, no Mary! Zginąłem! Nie! Ogłaszam w internecie wszystkim dookoła, iż jestem lepszy w robieniu portali. Tak.